Umiłowani w Chrystusie, kochane siostry, drodzy bracia, czcigodni współbracia w Chrystusowym kapłaństwie, drogie siostry. Jak wspomniał ksiądz proboszcz, dziś po raz pierwszy, dzięki intuicji, ale przede wszystkim dzięki niesamowitej wrażliwości papieża Franciszka, w środku lata, czyli inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, obchodzimy pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Nie bez znaczenia pozostaje dzisiejsze świętowanie w bliskości liturgicznego wspomnienia, które w naszej diecezji jest uroczystością świętej Anny oraz wspomnienia świętego Joachima, dziadków samego Pana Jezusa. Dziękuję księdzu proboszczowi za jego zaproszenie do towarzyszenia wam w tym dzisiejszym kietrzańskim pięknym świętowaniu. Dziękuję również dlatego, że jest ono i stało się ono dla mnie źródłem ciepłej i pełnej wzruszeń refleksji. Źródłem powrotu pamięcią do moich już nieżyjących dziadków i nowej, chyba zbyt rzadkiej, wdzięczności za nich. Spoglądając na starsze obecne tu w świątyni osoby, widzę dzisiaj na nowo moją schorowaną babcię, dzięki której, jak twierdzi rodzina, jako czterolatek umiałem z pamięci wyśpiewywać całe fragmenty litanii loretańskiej. Babcię, która odeszła nagle, spokojnie, ale zbyt szybko. Znowu widzę mojego dziadka, który był szewcem, który przez całe życie promował zdrowe żywienie, który stał na straży moralności całej rodziny, który często snuł długie, wojenne opowieści, które z czasem zaprawione były demencją, a w związku z tym uzupełniane o nowe wątki i powtórzenia. W ten sposób dożył niemal 91 lat. Znowu widzę dzisiaj moją babcię, o której w rodzinie do dziś mówimy pieszczotliwie, że była kaskaderką, bo mając niewiele ponad 150 cm wzrostu i ponad 70 lat, umiała na rowerze przekraczać dopuszczalną prędkość, przeskakiwała rowy, ciężko pracowała u sąsiada, gospodarza, aby zdobyć pożywienie dla swoich kurek, świnek, dla swojej ulubionej kozy, która zresztą zginęła tragicznie podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku. Wszyscy oni bardzo różnili się od siebie, ale mieli też wiele wspólnego. Wspólna była ich wiara. Wspólna była ich wojenna, trudna historia. Wspólna była pracowitość i wielka miłość do swoich bliskich, zwłaszcza do wnuków, a pośród nich także i do mnie. I myślę sobie dzisiaj, drogie siostry, drodzy bracia, że szkoda, że ich już nie ma. Szkoda, że nie zawsze czerpałem wystarczająco z ich mądrości. Szkoda, że nie zawsze miałem dla nich wystarczająco dużo czasu, a może i zbyt mało było wdzięczności. Drogie siostry, bracia, drodzy, wystarczy moich wspomnień, ale snuję je na początku między innymi dlatego, aby dzisiaj zaprosić was do podobnych. Chciałbym na ich kanwie razem z wami dopełnić dzisiaj tej wdzięczności wobec Boga także za moich dziadków, ale chciałbym też każdego z was, osoby młodsze i starsze, i dziadków, i wnuków tutaj obecnych, zaprosić do refleksji nad wynikającymi z postanowienia Bożego zadaniami, wynikającymi z międzypokoleniowych relacji, zwłaszcza relacji rodzinnych. Nie sposób najpierw
nie zwrócić się dzisiaj do obecnych tutaj dziadków i osób starszych. Nie sposób nie ukłonić się dzisiaj głęboko przed wami, najmilsi, z modlitewną wdzięcznością za wszystko, co przez wasze życie, co przez waszą pracę, przez waszą historię, przez waszą wiarę, przez wasze utrudzenie, a nieraz też i cierpienie, przez waszą miłość złożyło się na waszą życiową mądrość. Mądrość, której próżno szukać w podręcznikach i encyklopediach. Mądrość, z której wciąż mogą, chociaż nie zawsze chcą, korzystać młodzi. Jeśli zbyt rzadko słyszeliście bądź słyszycie słowa wdzięczności, jeśli zbyt rzadko dotąd obserwowaliście gesty wdzięczności wobec was, dzisiaj w imieniu Kościoła przyjmijcie wypowiedziane przez nas dziękujemy. Kościół ma jednak dla was nie tylko wdzięczność, ale również ma dzisiaj wobec was ważne zaproszenie, które trzeba przyjąć bez względu na wiek, bez względu na kondycję, bez względu na zasoby sił. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu w liście do Efezjan napisał: zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. A o powołaniu, do którego zostaliście wezwani, kochani dziadkowie, drodzy ludzie starsi, przypomina z kolei papież Franciszek w zacytowanym już przez proboszcza wydanym w maju orędziu na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze święto. Papież sam, identyfikując się z osobami starszymi, pisze: w Ewangelii świętego Mateusza Jezus mówi do apostołów: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Te słowa skierowane są, pisze dalej, dziś także do nas i pomagają nam lepiej zrozumieć, że naszym powołaniem, naszym, ludzi starszych, jest strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Powtarza: wsłuchujcie się w to dobrze. Jakie jest nasze powołanie? Jakie jest powołanie w naszym wieku? Strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Kochani, realizacja tych trzech zadań to perspektywa aktywności na dni, na miesiące, na lata. Nieważne, ile masz dzisiaj lat, nieważne, czy jeszcze pracujesz, czy już nie, czy jesteś sam, czy masz rodzinę, czy jesteś babcią lub dziadkiem od młodszych lat, czy też inaczej, czy jesteś samodzielny, czy nie domagasz. Nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie głoszenia Ewangelii. Nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o zadanie dawania świadectwa wiary, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Ja może trochę zuchwale, identyfikując się dzisiaj z pokoleniem młodszym, chcę wam powiedzieć w imieniu Kościoła: bardzo was potrzebujemy. Bardzo was potrzebujemy. Potrzebujemy waszego świadectwa wiary i ukochania mszy świętej, na którą przychodzicie nieraz bardzo wczesną porą, na którą przybywacie do niestety pustoszejących kościołów. Potrzebujemy widoku was z różańcem w ręku, z nadzieją, że przesuwacie w palcach paciorki, myśląc także o nas, modląc się za nas. Potrzebujemy, zwłaszcza najmłodsi, waszej opieki, waszego rozsądnego rozpieszczania, aby uczyć się przy was, w
co to znaczy dobra bliskość, co to znaczy czułość, co to znaczy poświęcenie. Potrzebujemy waszych smacznych obiadów i ciast gotowanych i pieczonych z miłością, byśmy uczyli się, co to znaczy być dla drugiego, co to znaczy kochać. Potrzebujemy waszych wspomnień, potrzebujemy snucia waszych opowieści o przeszłości, może bez blokujących wszelki rozwój dodatków, że zawsze tak było, że nigdy tak nie było, że kiedyś było inaczej. Ale opowieści, które będą pełne życiowej mądrości, pełne ponadczasowych rad. Wszystko to, choć wydaje się banalne, może się składać każdego dnia, kochani dziadkowie, drodzy ludzie starsi, na waszą odpowiedź na Jezusowe idźcie i nauczajcie. Wszystkie te banalne sprawy, o których wspomniałem, są, myślę, dzisiaj najlepszą reklamą chrześcijaństwa, z której bardziej od górnolotnych teologicznych refleksji, bardziej od wojny na argumenty, bardziej od wielkich duszpasterskich akcji potrzebuje świat, zwłaszcza świat ludzi młodych. Może tak być, że konkretna sytuacja niektórych z was przypomina czekanie miłosiernego ojca na marnotrawnego syna z ewangelicznej przypowieści. Być może doświadczacie niewiary waszych dzieci, waszych wnuków, ich oddalenia od Boga i Kościoła. Proszę was jednak, nigdy nie żałujcie tych wysiłków, jakie włożyliście w ich wychowanie. Nigdy nie rezygnujcie z tych wysiłków, choćby duchowych, z nadzieją, że wydają one owoc, że będą one źródłem przemiany ludzkich, także tych zatwardziałych serc. Jeśli potrzebujecie czyjegoś wsparcia, to odsyłam was świadomie do wspomnianych na początku świętych Joachima i Anny. Niech oni także w trudnych rodzinnych sprawach, w trudnych rodzinnych historiach orędują za wami u Boga. Pozwólcie, kochani dziadkowie i osoby starsze, na słów kilka do obecnych tutaj młodych ludzi, do wnuków, do dzieci, młodzieży, ludzi w średnim wieku. Moi drodzy, wasi dziadkowie i osoby starsze są oczywiście zawsze w rękach Pana Boga, ale Pan Bóg potrzebuje też waszej wdzięcznej obok nich obecności, waszego dobrego słowa, waszego dla nich wsparcia. Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii o cudzie rozmnożenia chleba nad jeziorem Tyberiackim. Oczywiście na pierwszy obraz wysuwa się moc Boga, moc Jezusa, która sprawiła, że nakarmionych zostało 5000 mężczyzn przy wykorzystaniu zaledwie 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybek. Ale nie bez znaczenia pozostaje pozornie niezauważona w tej scenie postać chłopca, który właśnie przyniósł owe 5 jęczmiennych chlebów i 2 rybki. Bez niego, bez jego chlebów i rybek być może nie dokonałby się cud rozmnożenia. Także w życiu Pan Bóg, aby błogosławić, aby dawać łaski, aby czynić cuda, także w życiu ludzi starszych, chorych, naszych kochanych dziadków, potrzebuje was, drodzy ludzie młodzi, dzieci, młodzieży. Potrzebuje tych, którzy będą mieli może po ludzku niewiele, tych kilka chlebów i rybek. Symbolem, te chleby i rybki są symbolem choćby tych kilku chwil dziennie, które poświęcimy dziadkom, osobom starszym, zaglądając do ich pokoju, krótko z nimi rozmawiając, jeśli mieszkają z nami, dzwoniąc do nich, przecież to dziś bardzo proste i możliwe dla wszystkich,
albo też zaglądając, jeśli mieszkają gdzieś po drodze, albo nawet nie po drodze. Te kilka chlebów i rybek to symbole waszej pomocy, wyrażonej drobnymi pracami, zrobieniem zakupów, uprzątnięciem mieszkania, zwłaszcza jeśli nasi drodzy starsi nie domagają. Te kilka chlebów i rybek dla Pana Boga to są symbole waszej cierpliwości dla babcinych opowieści, nawet jeśli z wiekiem słyszycie je już po raz kolejny. Te kilka chlebów i rybek to symbole waszych drobnych gestów życzliwości, upominków, ciepłych słów wdzięczności i szacunku. To wreszcie symbole waszej modlitwy za dziadków, za ich życia, ale także po śmierci. Po śmierci także przez nawiedzenie ich grobów czy troski o miejsce ich doczesnego spoczynku. Żadne z tych zadań, nazwijmy je tak, nie przewyższa możliwości nikogo z was. Wszystkie zaś te drobne gesty wynikają i są potwierdzeniem naszej wierności czwartemu Bożemu przykazaniu, które stoi na straży nie tylko posłuszeństwa najmłodszych wobec rodziców, ale które stoi na straży wdzięczności i szacunku dla przodków, dla starszego pokolenia. Dodam jeszcze do tego kilka słów Ojca Świętego Franciszka w jednej z jego homilii wygłoszonej podczas porannej mszy świętej w domu świętej Marty. Podkreślił, że żyjemy w czasach, w których ludzie starsi się nie liczą, są odrzucani, czasem przeszkadzają. Mówił, że wprawdzie starość bywa nieprzyjemna ze względu na choroby, ale mądrość naszych dziadków, mądrość osób starszych jest dziedzictwem, które powinniśmy przejąć. Mówił dosadniej, naród, który nie chroni i nie szanuje dziadków, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci. Utracił pamięć. Drogie siostry, bracia drodzy, nie chcę pominąć w tej refleksji również wielu z was tutaj obecnych, którzy jesteście pokoleniem między wnukami a dziadkami. Może będąc już dorosłymi, sami tymi dziadkami jesteście, albo jeszcze nie, ale macie w swoim domu, w swojej rodzinie starzejących się, często mocno zniedołężniałych bliskich. Wasza rola w tym ważnym procesie międzypokoleniowego pojednania, wasza rola, może brzmi to dzisiaj patetycznie, w tym ocaleniu dziedzictwa ludzkości, w tej walce o człowieczeństwo młodego pokolenia, przyszłych pokoleń, jest bardzo ważna. Tę waszą rolę opisuje w sposób bardzo obrazowy pewne opowiadanie, które choć czynię to rzadko w czasie homilii, chciałbym dzisiaj na zakończenie przytoczyć. To tylko opowiadanie, może fikcja, ale z pewnością nieoderwana od rzeczywistości. Opowiadanie to głosi, że w pewnym domu z dala od miasta, w pięknym domu żyła starzejąca się kobieta. Żyła razem ze swoją dorosłą córką i dorastającym jej synem, a więc wnukiem tejże babci. Jak to starsza osoba chciała być bardzo użyteczna, chciała w domu pomagać, chciała mieć swój udział w tym gospodarstwie domowym, ale postępujący wiek sprawił, że była coraz bardziej niedołężna, że często wylewała potrawy jedząc, gubiła sztućce, tłukła talerze. Któregoś dnia jej córka, zdenerwowana tym, że mama zbiła kolejny cenny talerz z serwisu, wysłała swojego syna, wnuka tej kobiety, do sklepu, żeby kupił dla babci talerz drewniany. Chłopiec się ociągał, bo wiedział, że to upokorzy jego babcię. Kiedy jednak zmuszony poszedł wreszcie do sklepu, wrócił nie z jednym, ale z dwoma drewnianymi talerzami.
Zdenerwowana matka pytała, dlaczego kupiłeś dwa? Prosiłam o jeden dla babci. A wówczas chłopiec z dziecięcą szczerością odpowiedział, ten drugi, mamo, kupiłem dla ciebie, jak ty będziesz stara. Moi drodzy, nie trzeba chyba komentarza do tej historii. Nie muszę was, kochani rodzice, kochani ludzie w średnim wieku, przekonywać, że nie należy się spodziewać od swoich dzieci, od młodego pokolenia, które jest dzisiaj między nami, większego szacunku niż ten, który my dzisiaj okazujemy naszym starym rodzicom, które okazujemy starszemu pokoleniu często na oczach naszych dzieci, na oczach młodego pokolenia. Wasza postawa wobec ludzi starszych, dla przywołanego tu już nieraz strzeżenia korzeni, przekazywania wiary młodemu pokoleniu, ale też nie ukrywajmy, dla waszego dobra, dla waszej przyszłości jest bardzo ważna. Zresztą warto chyba przypomnieć zapisane w Księdze Wyjścia pełne brzmienie czwartego Bożego przykazania. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. Szkoda, że nie tak uczymy się tego przykazania. Wynika z niego bowiem, że za przestrzeganie tego Bożego prawa Bóg obiecuje człowiekowi nagrodę w postaci długiego i spokojnego życia. Niech to dla nas, dla dzieci, dla wnuków, dla osób już dojrzałych, ale ciągle żyjących w bliskości osób starszych i niedołężnych, będzie motywacją, będzie wsparciem w naszym szacunku i wdzięczności okazywanym na co dzień rodzicom, dziadkom i osobom starszym. Wam zaś na koniec, kochani dziadkowie i osoby starsze, bo to dziś wasze święto, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem życzymy przede wszystkim zdrowia, życzymy pokoju serca, życzymy nadziei, zawartej między innymi w pięknych słowach psalmisty przed chwilą przez nas wyśpiewanych. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Amen.